wolność. Chrześcijanie cierpią prześladowania zwiększone przez arabski świat. Oto historia jednej rodziny. Nazywam się Nada i jestem chrześcijanką. To jest mój kraj, Egipt. Podczas rewolucji na początku 2011 roku muzułmanie i chrześcijanie stali obok siebie na placu Tahir, ale to było na długo przed kolejnymi atakami na kościoły. Tak więc w październiku chrześcijanie uzyskali pozwolenie zorganizowania pokojowej demonstracji w Maspero. Mój mąż, Samir, był wśród nich. Zobaczyliśmy, że te samochody opancerzone i żołnierze nacierają na nas szybko. Byłem tam. Z tyłu. Jechali z wielką prędkością, a ludzie krzyczeli i biegli. Nie biegli w linii prostej. Czołg jechał zygzakiem, więc rozpędzał procesję. Zobaczyłem to, kiedy przechodziłem. Obejrzałem się i zobaczyłem pojazdy zbliżające się do mnie z tyłu. Były tam samochody zaparkowane, było wiele osób za mną. Aby uciec od tego, skakałem między samochodami, więc uderzył mężczyznę bezpośrednio za mną i rzucił nim. Co mogłem zrobić z przodu pojazdu? Jak mogłem stanąć przed nim? Co może człowiek zrobić, kiedy wszystko, co ma w ręku, to kij w kształcie krzyża? W jaki sposób może on stanąć przed opancerzonym pojazdem? Dwadzieścia 7 osób zginęło w Maspero 9 października 2011 roku. Byłam u moich rodziców w domu. Moje dzieci oglądały telewizję. Zazwyczaj nie pokazują żadnych wiadomości na temat chrześcijan, nawet wówczas, gdy istnieje demonstracja chrześcijańska. Chcą to ukryć. Moja córka siedziała obok mnie, a ja przeglądałam kanały w telewizji. Gdy tylko zobaczyłam sytuację, wzięłam ją do innego pokoju. Tak by nie zobaczyła nic, co mogłoby zaszkodzić jej psychice. Następnego dnia moja córka poszła do szkoły i nauczyciel poprosił dzieci, aby narysowały coś, co im się podoba. Zwykle lubi rysować kwiaty i inne kształty. Nauczyciel był zszokowany, gdy zobaczył opancerzony pojazd, a pod nim napis „Historia o wydarzeniach w Maspero”. Wielu z demonstrantów jest nadal więzionych w areszcie. Tylko dlatego, bo mówili, mamy prawo do życia w naszym kraju. Mamy prawo, aby wielbić Boga w naszych kościołach. Wyszli po to, aby głosić to prawo. Mam prawo czcić Boga na krzyżu. Wcześniej tylko oglądałam i słuchałam wiadomości. Jako wierzący mam nadzieję, że przestaniemy obserwować i zaczniemy uczestniczyć. Przynajmniej można uczestniczyć przez modlitwę. Niech się nie mówi, że milczałem, kiedy mnie potrzebowali. Dołącz swój głos. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat prześladowanego Kościoła, odwiedź naszą stronę www.opendoors.pl.